To już piąta edycja konkursu Patria Nostra, w którym uczniowie nagrywają filmy historyczne. Łącznie od początku powstania konkursu powstało ponad 1000 produkcji. W tym roku uczniowie zwrócili uwagę na wydarzenia takie jak Bitwa Warszawska, koronacja Kazimierza Wielkiego czy wybudowanie ołtarza w Kościele Mariackim przez Wita Stwosza. Bardzo się cieszę, że Samorząd Województwa Małopolskiego może wesprzeć ten projekt i częściowo go współfinansować. To bardzo ważne, aby takie projekty były realizowane i my jako Samorząd Województwa Małopolskiego staramy się wspierać projekty, które mają na celu właśnie propagowanie wiedzy o historii Polski, które promują postawę patriotyczną, postawę chrześcijańską, ale również budują wspólnotę wśród młodego pokolenia. Ten konkurs cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Konkursowi przyświeca jeden główny cel – nauka i utrwalanie historii naszego kraju. Ten konkurs tak naprawdę jest propagowaniem historii wśród młodzieży. On jest po to stworzony, żeby budzić w młodzieży poczucie polskości, żeby budzić patriotyzm, żeby byli dumni z tego, że są młodymi Polakami, zarówno jak w kraju, tak i za granicą. To jest bardzo ważne, bo Polakiem zawsze się zostaje. Wśród laureatów były szkoły z całej Małopolski, ale również polskie szkoły m.in. z Węgier czy zwycięska drużyna z Litwy. Nasz pan nauczyciel nam powiedział o tym konkursie, no i przymusieliśmy sfilmować film na podstawie wojny, no bitwy. Skoro jesteśmy z Litwy, to moim zdaniem dla osób z zagranicy to bardzo dobra możliwość zwiedzić miasto, zwiedzić Kraków i zwiedzić ogólnie Polskę. A już niebawem ruszy nabór do kolejnej, szóstej już edycji konkursu historycznego Patria Nostra.